Damian, jakbyś mógł ocenić procentowo szansę, że w tym roku wejdziesz jeszcze między liny, stoczyć w walkę zawodową, to ile by było procent? Witam serdecznie. Uważam, że będzie 100%, bo tak naprawdę no, prowadzimy od dłuższego czasu rozmowy z moimi promotorami. Byłymi, może będzie tak, że będą tu obecni. I na razie tam nic nie podpisaliśmy, ale tam po prostu jest to bliżej niż dalej, aby to wszystko osiągnąć, jakiś tam kompromis. Z drugiej strony też tam wiadomo, rozmawiałem z innymi ludźmi i mam nadzieję, że tak czy inaczej, czy to będzie właśnie grupa Noko Promotion, czy może ktoś inny, będzie to jakieś porozumienie, które pozwoli mi zaboksować w październiku lub w listopadzie. Czy na bieżąco cały czas jesteś w treningu, trenujesz regularnie, czy jeszcze zmagasz się z urazami, bo ostatnio to miałeś głównie kłopot, kontuzja za kontuzją? No, tych kontuzji naprawdę było sporo i no, nie było to zbyt przyjemne, bo cały czas byłem tak jakby no, wyłączony częściowo z treningów. Teraz już normalnie trenuję i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ no, brakowało mi tego, a tak naprawdę zawsze starałem się jakoś tam utrzymywać w jakiejś kondycji fizycznej, ponieważ no ja tak naprawdę jestem ze sportem związany od 8 roku życia, czyli naprawdę dużą większość czasu w swoim życiu spędziłem na sali treningowej i bardzo dużo przyjemności mi to sprawia samo w sobie. A mam nadzieję, że teraz po tych całych perypetiach, takich związanych właśnie z kontraktami i ze zdrowiem, uda mi się teraz już skupić całkowicie na swoich przygotowaniach i wszystko pójdzie tak jak trzeba. Stoczyłeś blisko 40 zawodowych walk, mnóstwo amatorskich. Powiedz mi tak naprawdę, bo wiadomo, że o najwyższe cele chciałbyś walczyć, ale też z jednej strony mówisz, że z jednej strony chcesz walczyć o zdobycie szacunku kibiców, że nie wyobrażasz sobie życia bez sportu, czyli tak naprawdę Damian Jonak to teraz chce walczyć dla siebie, bo jest uzależniony od tego sportu, interesują go tylko walki o tytuły. Jakie walki w tym momencie cię interesują? Czy chcesz walczyć, czy te pieniądze, wiadomo, to jest ważne, czy tylko te najwyższe cele cię interesują? Tak naprawdę wszystko po trochu i z tego, co teraz właśnie nawet rozmawiałem, z byłymi promotorami i to, co mi proponowano, to tak naprawdę właśnie walkę o te właśnie najważniejsze tytuły, ponieważ no, moja sytuacja w rynkach już jest taka, że mam nadzieję, że wreszcie się tego doczekam. No a to tak naprawdę, no, tak jak to wielokrotnie powtarzałem, to nie zależy od zawodników, to tak naprawdę są takie sprawy, powiedzmy, pozasportowe, polityczne bardziej i promotorów. I tutaj po prostu no, trzeba czekać na dzień tej swojej szansy i nic więcej. A to, co wspominałeś o kibicach, to tak naprawdę boks dla mnie sama walka jest wielką przyjemnością i tym, co sprawia mi dużo radości. No i chciałbym, aby po prostu te walki były taką też podobną sprawą dla kibiców i żeby oni też czerpali dużo przyjemności z oglądania tych pojedynków i żeby były to zacięte walki. I tak naprawdę no, te już trofea, tytuły to powiedzmy jest sprawa drugorzędna, bo uważam, że najważniejsze jest to, aby ta walka miała sama w sobie taki duży odbiór pozytywny wśród ludzi, żeby ona się po prostu podobała, żeby trzymała w napięciu i żeby była efektowna, bo tak naprawdę no, wiele walk, które są powiedzmy o te najwyższe właśnie trwa, nie są takie do końca ciekawe i emocjonujące, a czasami walka tak naprawdę o nic robi bardzo dużo widowisko i styl na przykład dwóch zawodników, którzy się spotykają w ringu, naprawdę jest niepowtarzalny i wtedy ludzie są bardzo, bardzo szczęśliwi, że przychodzą na takie gale. No i tak naprawdę no, na tym mi zależy, bo zawsze chciałem walczyć dla ludzi i tak naprawdę każdy zawodnik powinien o tym pamiętać, że bez kibiców my jako sportowcy nie istniejemy. Po raz pierwszy w historii i całe szczęście dzięki Bońkowi będzie współpraca między Orlikami a PZPN-em. PZPN ma opracować, już wiem, że opracował, animację na Orlikach 5-7, tam 7-9, 9-11, opartą na niemieckim stylu trenowania. Dlaczego mówię niemieckim? 10 lat temu w Niemczech
Był kryzys. Oczywiście nie taki jak u nas. Ja daj Boże chciałbym, żeby taki kryzys u nas był cały czas, jak wtedy był w Niemczech. I oni właśnie postawili na szkolenie młodzieży. Właśnie 5, 7, 7, 9, 9, 11. Naukowo rozpracowali to. I co się stało? Kto grał w finale Ligi Mistrzów? Dwie niemieckie drużyny. I proszę zauważyć, ilu Niemców w tej chwili gra w niemieckich drużynach? Gdzie 10 lat temu właśnie było różnie. A teraz ci 18-latkowie w Bayernie wchodzą, no wszędzie wchodzą. I właśnie to jest to. Jestem przekonany, że jeśli dojdzie do tej symbiozy Orlików, czyli rządowych Orlików, z animacją Bońka, za 4-5 lat będziemy dumni z naszych piłkarzy. I to samo jestem przekonany, jak Waldek skupi się tak, jak się skupił w tej chwili Jasiu Urban na tej 18, 19 takiej. Ja mówię, ta końcówka, która była z Mołdawią, te 10 minut, te Zielińskie, te Wolskie, te Żyra, te Wszołki, te Baszczyń, no ci właśnie chłopcy, oni właśnie jak stworzą. Pod kierownictwem trójki z Dortmundu, światowej klasy, pod kierownictwem światowej klasy bramkarza, bo mamy, nie wiem którego, ale to już Fornalika jest, na kogo postawi, mamy czterech światowej klasy zawodników na każdej. Jak można zmarnować coś takiego? Właśnie trzeba ich otoczyć, tak jak w Legii. Wukowicz, Rzewłakow zostali otoczeni przez tych młodych, zostali ustawieni. I proszę, mamy teraz efekty. Jeszcze mówię, nie efekty, obym się mylił, na skalę, na Ligę Mistrzów, na zdobycie, na finał Ligi Mistrzów, ale już efekty te widać. I Waldek, jeśli to zrobi, do tej czwórki dołączy, to jestem przekonany, że już w Paryżu, i ta osiemnastka będzie grała, niezmiennie, to już w Paryżu będziemy dumni. Bo nie może być tak, pan Kazimierz Górski miał kiedyś dwóch światowej klasy zawodników, Dejna Lubańskiego. Tę dwójkę otoczył właśnie młodymi chłopcami, utalentowanymi, i stworzył dwa światowej klasy zespoły. Jeden na Olimpiadę, drugi na Mistrzostwa Świata. A jeszcze niedawno pan mówił, że jednak należy mieć, żebyśmy mieli zagranicznego selekcjonera i Fornalik do pomocy. Tak, tak. I cały czas jestem za tą opcją. Tyle tylko, że to jest 1 000 000 złotych chyba teraz, tak? Kto to podpisał, te kontrakty? I teraz trzeba brać życie, jakie jest. Ja cały czas optuję za tym, żeby zrobić duet na zasadzie duetu koreańskiego. Kiedyś był Hus Hiddink, poszedł do Korei, otoczył się Koreańczykami, tymi asystentami, poustawiał te klocki, zrobił politykę zespołu, politykę gry, odszedł. I oni naprawdę nie się mają, bo ci Koreańczycy w tej chwili to robią. U nas powinno być to samo. Ja nawet proponowałem, Grant chyba, Bertie Fox, kto tam był jeszcze, Eriksson, żeby zaangażować tych trenerów, dokoptować do nich, nie wiem, Fornalika, Probierza, Skorze, Jasia Urbana i przez 2 lata, żeby oni poustawiali te klocki. Później odchodzi ten zagraniczny, przejmuje normalnie. I trzeba zrobić sukcesję, tak jak jest w Niemczech, tak jak jest w tym, we Włoszech czy indziej. Bo proszę zauważyć, w Niemczech był Klinsmann, Joachim Löw był jego asystentem, przejął. Czyli kontynuuje to, o Jezus, ma tam swoje jakieś poprawki. U nas, co przychodzi trener, to mówi, ja będę budował reprezentację. Buduje to się wrzut na dupie, przepraszam za wyrażenie, a nie reprezentację. Budować to może zespół klubowy, gdzie mogę kupić Messiego, Ronaldo, no jak mam pieniądze, kupuję. Ma się Polaków, czy nie ma się? No bo to ten. I widzi pan, tym, którzy mnie krytykują, to odpowiem jedną rzecz. Gdyby dzisiaj odszedł trener Hiszpanii, z różnych powodów, trener Anglii, trener, nie wiem, Włoch. I oni, i pan by został trenerem którejś z tych drużyn. Kim by pan grał? No, z zawodnikami, których on powoływał wcześniej. Do jasnej cholery. No przecież, czy to jest takie trudne? A u nas, proszę zobaczyć, już nie gram nimi, bo ten... Nie, no przecież trzeba... Oczywiście, pan by może grał 2 defensywnymi, 1 ofensywnym. No, to by pan zmienił, ale tych samych by pan powoływał, prawda? A u nas co chwilę się buduje. Franciszek Smuda to zaproponował, skompromitował was wszystkich, nie mnie, bo ja się wstydziłem tego wszystkiego, mówiłem to publicznie. I wy wszystko bierzecie, Polacy, nic się nie stało. Franciszek Smuda, jak sam mówi, osiągnął wielki sukces na Euro, bo ludzie mu gratulują. No to gratulujcie mu, mnie to naprawdę nic. Kapitalny sukces osiągnął w Niemczech. No i teraz ma wprowadzić polską piłkę do
No, czy to jest wszystko normalne?